Dobra, jest służby. Dobra, za nimi, jest za nimi. Czekaj. Na czerwonym świetle przejechał. Aha. Mamy już pretekst, żeby ich zatrzymać. Dawaj. Chcesz ich zatrzymać teraz? Prawdopodobnie kradziony pojazd. Dobrze, to jedziemy. Obywatelu, proszę zjechać na pobocze! Proszę zjechać na pobocze! Ali 42 plus 1, 1080 za kamperem. It's na Algin Avenue. To jest 5, 76 na 1080. Ruszamy się San Andreas Avenue. Jedziemy wzdłuż miasta. Przed nich. Bierzemy ich bloki. Mamy 45, mamy wsparcie. Proszę państwa o zatrzymanie pojazdu. Ty, dobra muzyczka. Bujaj się, Ford. Proszę zjechać na pomocę. Ruszamy się z prędkością 50 mil na godzinę. Będziemy próbowali pitować pojazd. Wezmiesz na parking. Oj, przepraszam! Proszę wysiąść z samochodu. Czekaj. Proszę wysiąść z samochodu, proszę. Dawaj, nie łączamy. Proszę się zatrzymać! Jeszcze powoli. Hamuj. Potrącił obywatela. Pojazd potrącił obywatela. Teraz albo nigdy. Zatrzymaj. Pierdalaj! Dobrze. Teraz. Stój. O nie! Zatrzymaj się! Oficer down, funkcjonariusz potrącony. Przebił jeden. Rozjebali nam furę. Nasz samochód niezdolny jest do jazdy. No i mamy problem, co teraz? Kradniemy motocykl. Jak kradniemy? Zostawimy radiowóz? Musimy. Charlie 44 do Charlie 43. Charlie 44 do Charlie 43. 19? Proszę. Czy możemy prosić o 10.78 na nasze 10.20 podczas pościgu 10, rozwalili nam radiowóz. 10.4. 10.20? Winewood Boulevard. I znowu jak ty prowadziłeś! Nasz pojazd wygląda tak jak wygląda. Ale ja prowadziłem tak, ale to oni mnie stanarowali. Ale to ty wjechałeś przed nich i to ty nie umiejętnie prowadzić, zatrzymać. Ale to ty wysiadłeś z radiowozu, to ciebie potrącili, a ja jestem calutki. Ale że ja... O! Ręce do góry, Ford. Poddaję się, spokojnie. Nie używaj paralizatora. Trzeba na parking. Jeszcze raz mnie uderzysz! Naprawiam na jego terenie. Wjeżdżam na Austin Boulevard. Jest Charlie! Jedźmy!
Siadaj, Forć! Zgłaszaj to! Dobra, jak muszę się zaznaczyć na GPS-ie? No właśnie, szukam tutaj, czyli 45. Uważaj, opa! Wyszły kortem jadą. Dziękuję za pomoc, za wsparcie. No spoko. Niestety wielokrotnie w nas uderzyli. Samochód jest niezdany. Nie, jest przy bulwarze. Do jazdy. Co to było 10 godzin? Co za pojazd? Taki kamper. O, kamperem. Chyba zaramowali. Tak. No dobra. To możesz zgłaszać, nie? Że się dołączamy do nich. Kali 44 plus 2. Dołączamy do pościgu. Jedyny plus, jeżeli chodzi o nich, to że słuchają fajnej muzyki takiej. Tam, tyrydydydym, da, 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 da. Tam, tyrydydydym, da. Rodzina cyganów jedzie. Radep, tak, chyba. Jak w nocy. Aha, będą aha. Możemy ich przeciąć. Tutaj. Poruszyłem się cały czas. Wobec drogi na rowerów, w kierunku północnym. 44, spróbujemy ich przeciąć na końcu tej drogi. Chcecie wjeździć na parking, żeby wysiądę z bronią od razu. Dobra. Czekaj, bo on nie przejedzie, on dalej jedzie. Wsiadaj, 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 wsiadaj. A możemy ich teraz zatrzymać. Zdać im drogę. Dobra muzyka. Czego ja mówię? 45, 12. Podjąłem jakieś manewry. Dobra, została potrzeba się ruszyć. Dajcie mu głębiej wiobić na wysadę i drodze. Trzeba mi zajechać drogę. Spróbujmy wykorzystać... Spróbujmy wykorzystać manewr Triple Clash'a. My tutaj Charlie 44 po prawej, Charlie 45 po drugiej stronie, a 12 od przodu przyhamuje. Formacja żółwia! Nie wykonujcie tego, bo będzie nas wpychał. Zróbmy sobie pit za chwilę normalny, tylko czekam na zwolnienie, kiedy będzie. Dwa, nie chcę mieć jeden, bo jest ciężko, jeden. Uwaga! Mam jeden, dalej się przygotujcie. Dobra, to co pit? Pit! Tak zwany pity, brudny pit. Brudna zagrywka. Zatrzymajcie się, panowie! Będziemy zaraz was pitować! Macie ostatnią szansę, żeby się poddać! Ale jedno. Nie słyszałem cię. No, zagłuś tę muzykę. O, pieprzone! Ało. Dobrze, się z tyłu. No. Bo tylko kratę tam masz z tyłu. No. Fala uderzeniowa. Uderzyła mnie w głowę. Trzeba go wyprzedzić i zajechać po drogę. No dobrze, oficerze, no trzeba tutaj go spróbować zatrzymać. Wiecie, co to nowy jeden. Tunel będzie dobrym rozwiązaniem. Tak, nigdzie nie uciekną. Mamy zgodę na manewki. A co jeszcze drugie? Skubane. Pojdź.
lewym, teraz! Teraz! Słuchajcie go teraz. Wow, Krystian, dzięki za dychę! Żółwia, teraz! Te gadki muszę poczuć policyjnej pałki i uzdę. Emocja żółwy nie wyjdzie. Musimy się raz z przodu, dwa z boku! Uuu, nieźle, Krystian! A z tyłu wybiegnę ja z bronią! W takim razie szerokie drogi! Dawajcie im, panowie. Lecimy z nimi, ostro. Teraz z prawej, teraz z prawej! Kurwa! Pierwszy ten gapper! Stop! Teraz, teraz, z przednich! Wow! O, zjechali, zjechali! Wow! Trzymajcie dystans kawałek od niego, żeby nie wrócić do niego. Czyli 44, my jak jesteśmy bardzo blisko niego, nie słyszymy komunikacji radiowej, taki ma głośny głośnik. Potwierdzam, nie trzeba czasu. Na razie trzymajcie dystans od niego i podajcie. Spróbujcie wkrać go teraz, bo nie ma żadnej muzyki. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. Nie, kurwa, spadniemy! Odjeżdżam! O, uciekamy! Oh. Zatrzymajcie się! SAPD! Zatrzymaj się! Okej. One down. Jeden dalej jest na nogę. O! Się tak nie będzie iść do... Oficer down, oficer down. Wiem, widzę, dawaj. Dwóch spadło tutaj. Nie wiem, ile ich było. Nawet nie filmuj. Nie, nie, ja mam go. Wzywam IMS. Dobra, sobie trzeba go skucić. Idź tam, tego szkujesz. SAPD do IMS. Proszę. Potrzebujemy pilnej pomocy na Cassidy Trail. Niedaleko góry Chiliad. Mamy tutaj trzech rannych, między innymi oficer. Ciekawa lokalizacja? Puma! Wszyscy zachodnią autostradzie Greta Thunberg. Jest tam ścieżka. To wezmę helikopter, ty rozliczy mi pacjenta na dwójce, okej? 19? Proszę tam dojechać karetką. Sam przejął z już w drodze. 14. Dobra, to jedzie rozliczy. A mi się już tam dojeszcze od początku. Czyli 44 wezwałem SAMS. No gagatku, i co? Uciekać było warto? Nóżki połamane będą chyba, co? Jak się pan czuje? Wszystko w porządku? Potrzebna panu pomoc medyczna? Kurwa! Na wszelki wypadek, proszę pana, jeszcze tutaj panu rączki zakuję. No takie luźniutkie są nawet, mógłbym powiedzieć. Nie wiem, czy nie podłamane.
Siemano. Uhuhuhuhu. Opa. Wszystko w porządku, panowie? Pierdolę, nie robię. My nic nie zrobiliśmy. No, zobaczcie, przez was funkcjonariusz tutaj mógł nie skakać. Kurwa. Łysemu się dało, a ja się poślizgnąłem. A co z łysym? Oficerem? Nie wiem, no on cały, no zszedł to normalnie. W porządku. Potrzebujesz, Walter, pomocy? Karetka już jedzie. No, trzymaj. Niestety nie mam apteczki przy sobie, została u góry. Ale zaraz będzie pomoc medyczna. Dobra, dobra, czekam. Nie wiem, Mateusz, czy oni mają minigierkę. Mam plaków, mam ich! Kogo? Na ich! Złoczyńców! dawno już złapani, Borcz. Nie zrobiliśmy! Z złoczyńcami! Gdzie trzeci? I macie wielki problem! Nie wiem, gdzie jest trzeci. Numer telefonu do niego dajesz. Nie mam numeru. No nie oszukuj. No nie znam go. Chcesz być prawidłny. Było się zatrzymać do kontroli. Gdyby się nic nie stało. Czerwone światełko by było. A teraz będzie światełko w tunelu. Głośniej, głośniej. Zasłoń mnie, żeby sierżant nie widział. Ale ma złamanie ręki. Otwarte. A, tam widzę, że... Zajęte. Dobra, stary, masz... Masz 5 sekund, bo karetka podjeżdża. Aaaa! Kurwa! 4, 3, 2, dobra. Tutaj! Tutaj mamy złamanie! Mamy złamanie, najpierw bym prosił zająć się funkcjonariuszem, Walterem. Tak, najpierw funkcjonariuszem. To weźcie ich wszystkich tutaj na dół, nie zajdę. Weźcie go. Żeby się mapie, aby to nic nie. Dobrze. Ze mną tak. Tutaj obywatel niestety poszkodowany, tak jak i drugi. Niestety Walter Allen również ucierpiał. Co się stało? Kto tu się ścigał? Gromad. Za przejechanie na czerwonym świetle. Jest. To jest wiadro, gdzie mówię. Na czerwonym mieli prawdopodobnie kradziony wóz. Na 10, 23 na miejscu, to jest Otter Speed. Forsz, nie wiem, czy widziałeś? Mam dwóch poszkodowanych, to na pewno. Nie chodziło mnie. Stan. Floyd Balterburg, każdy go? Każdy go. Czego zamykałem to wczoraj? Parę miesięcy temu. To tak szybko minęło, bo to było wczoraj. Tutaj, jak rozumiemy, mamy przyjemność z panią ordynator. Nie. Nie? Śmiała cię. Nie. Ale miło to słyszeć, naprawdę. Nie, jestem stażystką. Stażystką? Mi się, kurwa, śmieszne. To ładnie tutaj pani rączkami operuje.
widzisz, pani pan. Cyrku nie ma, a jednak błazen się znalazł. To pani raczej była zadowolona z komplementu, ale ty stary siwy dziad, który nigdy nie miał nigdy kobiety, tych rzeczy nie rozróżnia. Nieprawda. Charlie 4376 na komendę zatrzymany. Forcza by ciebie nie pobił, jeden z zatrzymanych? A? Pobił mnie, zaatakował tak. Mnie i co? Pobił cię i zaatakował? Zaatakował mnie, tak. No. A o co chodzi? Może chcesz, żeby to lepiej było widać? Mogę poprawić. Wystarczająco już widać. Okej, okay, niech pan się przygotuje, może trochę to zaborać, bo panu poprawię ten bar. Dobra, okay? Dobra. Mhm. Będzie trzask chyba. Mary, chodź mi podsporzę za ręczkę. Myślę, że jesteś duży chłopiec, dasz radę. Dobra. I cyk. Dobra. Damy panu jeszcze pracę metal na przeciwbólowe. Na te barki i to będzie to z mojej strony. Tak, tak się mieszka. Dobra, teraz się zajmę w drugi. O! A jest ze środek, gdzieś tu proszę. Ripa, podejdź do mnie. Co jesteś? Może powiedzieć 405, coś mi się tutaj zajął. A my jedziemy dalej na patrol. No 45 jest mocno poszkodowana. Dwunastka, no ale to jest, wiesz, góra, nie? Wyżej. No to góra, ale jak taki kozak, no to niech się zajmuje. Łysal. Słuchaj, możemy zabezpieczyć teren jeszcze przez chwilę. Zobaczyć, co tam w kamperze mają. A, no właśnie, ej, uważaj! Ptak leci, ja pierniczę! Kacz! Ej! Ptak nas zaatakował. Proszę zobaczyć, co Forge'owi zrobił. Wielki, potężny ptaszor. Sandy Shorski. Znam takich. To był orzeł. Chciał mu wydłubać oczy. Forge, wszystko z tobą okej? Tak. Szedł mi na głowie. I ktoś musiał akurat spróbować go zaatakować pałką. Nie trafił, jak zwykle. Trzymasz się? Trzymam się, lepiej śpię po jakiś bandaż. Radiowóz jest mój daleko. Nie ufam innym bandażom. Pani tutaj zaraz ci pomoże. A zresztą należało tak ci się, stary dziadu. Cieszę się, że ten ptaszek przeleciał. Cieszę się. To za tego klauna. Kolejny raz się spóźniłeś. Przyszłeś się radce. Przy dwunastce. Brawo, brawo, brawo. Pokazałeś się z najwyższej strony. Z najlepszej. Brawa to dla ciebie, złapałem dwóch gagatków, a trzeciego ty zacząłeś gonić. I co? Gdzie on jest? Dał się liczyć. Jednego mamy na górze i tu mamy dwóch. Czy jest ich trzech? Kogo złapałeś? Na górze mężczyzna ucieka. Dorwałem go, złapałem za koszulę. Do piachu. Targałem mu trochę mordę o tych piach. Zakułem, przeszukałem. I został przewieziony do więzienia, prawda? Siemaneczko. Wszystko z panem okej? Niestety nie. Chciałbym, żeby było okej. No, proszę pana, pan by chciała. Warto było skakać z samej góry? Warto było? Nie warto. No nie warto, proszę pana. No nie warto. Trzeba było się zatrzymać? Do kontroli? To nie ja byłem kierowcą, nie mogłem wyskoczyć już. A, czyli pan był porwany? Nie. Byłem na imprezie. Był pan na imprezie. Głośniej trochę, Forge.
Kierowca był pijany, tak? Nie był, nie był. Był trzeźwiutki. Sprawdzimy to na komendzie. Który nie... prowadził, ten w żółtej? Ja nie pamiętam. Nie pamiętasz przez narkotyki czy przez alkohol? Przez tą całą akcję. Panowie, czy panowie mogą swoje wnioski, czy narkotyki, czy chlał, czy inne pierdoły, po prostu na komendzie już o tym właśnie, rozmawiać? Właśnie. Dobrze, możemy zmienić temat. Spokojnie, spokojnie. Super. Ma aktualnie też złamanie ręki, tylko że oczywiście, zamknięte. Oczywiście, zmieniamy temat. Zobacz, jakie ma pyszne. Nie, porozmawiajcie o jednorożcach. Zobacz, jakie ma, widzisz? Jakie ma się co tam płynie? To jest ślimak? Czy to jest koń? Ja pierdzielę jeleń. Zobacz, jak leci. Taki szybki. Myślę, że to jest wielki ślimak. A tu kacor. Kacor. Co jest z tym kacorem? I dawaj zrobimy kaczkę po węgiersku. No to wiele, leci z tematem. Lepiej sparaliżowaną kaczkę. No to dawaj. Nie męcz się, kurwa, nie znęcaj się nad zwierzętami, kaczkę zabiłeś. Ale nie, no jak zabiłem? No zobacz, ten już nie leci. Kaczuszko. Patrz. W takim razie. Cyk. Panie. Co? Co się stało? Chcesz ci coś przeczytam? Co? Co się śmiejesz? Widzę, że jak jesteś sam na służbie, to nie potrafisz dobrze załatwiać gagatków. Forge Glinsan is over party. Ośrodek monitorowania przemocy wśród policji szuka osób poszkodowanych przez oficera Forge Glinsan do pozwu zbiorowego. Jedziemy? Jasne. Jak to? Jedziemy. Czy to są jakieś żarty? No chyba nie mam, czy to podpiszecie, nie? Co myśmy zrobili? Będziesz zatrzymanym z tyłu? Ja tutaj z panią pokieruję ją. Nie, to ty siadasz z tyłu. No już siedzę z przodu. Nie wiem, czy jest miejsce, więc nie wiem, czy nie musi pan wziąć go na kolana. Jak to, na kolana? Tu nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Jak to, na kolana? Na kolana musi... Normalnie. No na kolana! Forge, jadą jednostki po ciebie. Wiem, że jadą. Ja pojadę z jednostkami prawdopodobnie również. No, widzę się. Tak. Dobrze, to w takim razie proszę poczekać, za chwilę będziemy eskortować panią. Czy na was mam pytanie do ciebie, proszę. Tak? Gdzie jest Twitter? Czytasz Twittera czasami sobie? Nie jedziemy w tamtą stronę? Widziałem ten tweet. Jedziemy, zaraz wracamy. Widziałem dobrze, właśnie ja ten tweet. Wrócić, nie? To jedź. Proszę prowadzić, my za panią jedziemy. Okay. No, Twitter, co się dzieje przy tym twicie? Ludzie mnie po prostu nie lubią, bo ich złapałem parę razy. Niestety, jakieś głupie pomówienia. Okej. Okay. Ale widzę, że dużo odpowiedzi, dużo lajków. No właśnie, dlatego mnie to zastanawia. Zero lajków. Dobra, wezmę pod samochód. Jedźcie za karetką, ja sprawdzę sobie jeszcze ten wehikuł. Gdzie macie samochód? Jechaliśmy niestety z oficerem drugiego stopnia. Tak. Aha, niestety nasz pojazd został skasowany przez ten pojazd. Dobra, to wsiadajcie. Już nie będzie z tym jechać chyba, nie? A, dobra, to przeszukajcie to jeszcze, zobaczcie i... Tak, właśnie. Taki ja środek, ja sprawdzę bagażnik. Dobra, zobaczę tablicę. Nic podejrzanego nie widzę, zapasowe koło, apteczka. Okej, kierowca bez prawka. Nic tam ciekawego nie ma? Zaraz zobaczę. Jeszcze poszukam jakieś... Nic. Szafeczki! Tam chipsy mają! Dobre chipsy. Ale dobra. Siema, Sławko. To była impreza jakaś, no.
Dziwne, że nie chcieli się zatrzymać. Odwijcie kolumnik, Tesek. Czyli 44 do mechanika. Potrzebowalibyśmy na tak zwaną Cassidy Trail, na trasę taką bardzo piaszczystą, malownika. Mamy tutaj, no, pojazd kampera, więc to musi być duży holownik. Tak. 10-4. Przyjadą. Najpięknie. Najpięknie. Szepnąć im, że na policyjny parking? No, jak chcesz, jak wolisz. Dobra. Obojętne to jest w sumie. Dobrze. Możemy ruszać. Dobra, już, dobrze. No, mislim do was. Twitter. Dwa lajki. Całkiem dużo, jak na standardy tej Twittera. Mamy nawet poszczę z kogoś. Jesteś między kolekcjonerskimi kryształami, a... Zlajkujecie? Co? Zlajkujecie najnowszy post na Twitterze? Proszę nie pomawiać na Twitterze? Zgłoszę to do odpowiednich organów, to? Tak, proszę zlajkować. Ale jest, aż jestem w szoku, że tutaj takie rzeczy wypisują. O, nie spodziewałem się tego po tobie, Forć. Ale o co chodzi? No tutaj wiesz, jakieś przemocy. Cztery lajki już. Ale tyle osób się zgłosiło? Ale to przecież kłamstwo jest, to przecież chyba nie jeździsz z tym numer IPI. To chyba nigdy się coś takiego nie zdarzyło. A oprócz tego, jak ci strzelił plecy pod odpuścigą dla pieszy, to tak... Byłem na rybie. No właśnie, jestem normalnym, dobrym funkcjonariuszem. Dbam o jakieś potrzeby obywateli. Ćwiczysz morze na siłowni? Ćwiczę trochę. No dobrze, bo jakbym 3 plus 1 jest oficerem i to, żeś mnie zostawił na pościgu samego. Że ci podstrzeliły plecy, jak wysiadłeś z samochodu. O. Kiedy? No kiedy? Ja gonię babę, a ty coś wysiadł, to cię podstrzyknęło. Aaa, no tak. Coś mi się przypomina. To sorka za to. No chociaż tyle to ma jakaś baba, a nie jakiś potężny latynos. Nie wiem, wszyscy siedzimy z telefonami aktualnie, więc nie wiem, czy to jest bezpieczne. Czekam, jak się tutaj ten wątek rozwinie. No właśnie, z kim się kocha kolejny post. A ci ktoś mówi, że daje z dwoma postami. Dlaczego nie zlajkuje mojego postu? Złamanie ręki, a drugi ma złamanie ręki. Ja mam świeże konto, mam ograniczenie 1 lajk na godzinę. Już zlajkowałem ten wcześniejszy właśnie, o środku monitorowania. No to dzięki wielkie, za kłamstwa. Przesyłane dalej. Po prostu chciałem w jakiś sposób obserwować to. No słuchaj, nie podałem dalej, tak? Nie skomentowałem. Po prostu dałem serduszko, żeby widzieć. Ale dałeś serduszko, mi też mógłbyś dać serduszko. Ty 242? Chłopcz, głosają, ktoś ci było. A, bo radio mam włączone. No to ma sens teraz. Oj, uwaga, panowie, samolot dziwnie leci przed nami. No, będzie jakiś chyba crash. Całkiem by gnał. Odbiór. There will be a crash! Nie kojarzę tego z kiedy leczą. Jesteśmy w drodze na Mission Row, będziemy brali radiowóz i następnie na szpital. Nie no. Zapaliście kogoś dzisiaj, oprócz tych chłopów? Tak. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj miałem okazję zatrzymać się. To nie była karetka, ale to był pojazd medyczny. No. Sygnałami. Okay. Dwukrotny przejazd na czerwonym świetle. Oczywiście pojazd nie miał wtedy sygnałów, nie był przewielewany. Dobra, na miejscu. Jeffrey Brown. Jakiś nowy świeżak. Jeffrey Cooper. Jakiś nowy świeżak dostał. Dałeś mu mandat $1000, bo jeszcze nie miał prawa jazdy, proszę sobie wyobrazić. Mało tego, zapytałem się, czy ktoś w środku tutaj z tych medyków ma prawo jazdy, żeby zabrać ten pojazd, prawda, i wracać do szpitala. Ale się okazało, że nikt nie miał prawa jazdy. Trzy osoby tam siedziały.
Okej, okay. Wszyscy powinni w tych, nie w koszulach, tylko w tych takich kombinezonach śmiesznych, nie? Oczywiście, bo medycy, no jak ta baba, co przyjechała w tym golfie takim. Nie, to byli chyba w koszulach, nie pamiętam już dokładnie. To nie wiem. Ja wiesz, mówiła ta ordynator, że w tych takich śmiesznych szelkach i tak dalej, to są ci, co wyjeżdżą, a w koszulach to takie chłopie, co się siedzą w szpitalu i... Okej. Więc możliwe, że nie maili. Ale nie, ten gościu, który akurat był stażystą i faktycznie powiedział mi, że ma prawo jazdy, ale nie odebrał. Więc chciał skłamać później, czyli nie ma prawa jazdy. No ale... Druga wymówka. Dostał. Dostał karę. Przepraszam mnie 1000 razy i mówię, proszę pana, pan powinien dawać przykład. My tutaj, SAMS, SAPD, powinniśmy dawać przykład innym, a pan bez prawka jeździ. No, przepraszam. Pogadam z tym zarządem szpitala, potestują ich, czy mają prawo jazdy. Inaczej, jeżeli SAMS się do czegoś przypierdoli, a wiem, że lubią, to zawsze można powiedzieć, że ich kierowcy karetek nie mają prawa jazdy. To czego oni się niby przywalają? Ostatni SAMS jakiś do mnie przywalił, to jak sobie mam do zaparkowania. Nie, no ja słyszałem po prostu, że jest jakieś tam delikatna nić nieporozumienia. Nie. Powiedz prawdę, Melipa. Co się ci wydarzyło z doktorką? Jezus, co, Mary, z doktorką? Co zrobiliście, doktor? Z doktorką się kłóciłeś. A kłóciłeś od razu, ale co ty w ogóle jesteś taki kabel, co? A ty jesteś kabel, no ty też zalekowałeś, że ten post trzeba. No słuchaj, ale nic nie powiedziałem, a może powinienem? A co takiego powinieneś powiedzieć? A? Może powinienem powiedzieć, że nie wtrącaj nosa we swoje sprawy, bo ja też mogę mieć długi język forcz. Owszem, doszło dzisiaj do starcia z panią medyk. Opowiem tę sytuację. No, prowadziłem zatrzymanie i pani medyk na terenie szpitala. Na parkingu stał pojazd. Z uszkodzonym, no był dosyć uszkodzony. Miał uszkodzone między innymi szyby powybijane i tak dalej. Prowadziłem interwencję. Przyszła pani medyk i zaczęła się wymądrzać. Poprosiłem ją, żeby odeszła, ale nie zrobiła tego. I podczas interwencji komentowała moje poczynania. Idziemy kodem drugim, potrzebujesz coś załatwić, a was potrzebuję obsadzić na patrol. Dobra, ale dużo tam masz Melipę do powiedzenia do temat Forge'a? O, szkoda słów, szkoda gadać. Dobra, no powiedz. To pogadamy w gabinecie później. Dzięki. Nie, no żartuję. No ale jakby coś było bardzo rażącego, to proszę zgłaszać oczywiście, tak? Musimy dbać o dobre imię departamentu. Fuck you, Melibę! O, proszę bardzo, słyszał pan, jak ja się z nim przeżyłem? Naprawdę. Mógłbyś tak chociaż to zrobić, jak wysiadłem, a nie no, jak się też. No właśnie. Wiesz, bo ja nie mam drugiej twarzy, nie noszę masek, jestem jaki jestem, a Melibę ukrywa po prostu i szantażuje. Okej. To macie wolną drogę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia, pewnie się spotkamy, porozmawiać. Dobrze. Kurwa, co ty jesteś konfidentem? Widzę, ale ty jesteś konfidentem? Pierdolę, wczoraj przestałem w zatrzymaniu, tak że złamałem kostki, obie. Ty wiesz, że sobie szkodząc, szkodzisz również mi. Ja sobie szkodząc, czy tobie, szkodzę sobie. My musimy być po jednej stronie, tak? Chciałem pogadać z tym małolatem? No chodź. Dobry wieczór, witam, spod hala. Witam, o co chodzi? Dzień dobry Państwu. Witam. Witam. Słuchaj, naprawdę mi się nie spodobało, co wczoraj mi zrobiłeś. Ale jak to? Nie rozumiem. Pobiłeś mnie prawie do nieprzytomności. Przez dobre 3 minuty mnie katowałeś. Biłeś pałką. Ale jak to? Nie rozumiem. Lekarz później mi przyśle zdjęcia z wykonane i zobaczymy, co na to powiesz. No jakoś nie widać, żebyś był nieprzytomny. Co ty mówisz w ogóle? Jakbym cię pobił wczoraj do nieprzytomności, to chyba byś dzisiaj nie wszedł na komendę. Przecież prawie do nieprzytomności powiedziałem, człowieku, ty słyszysz, ty myjesz uszy. No ale jak widzę, dobrze się trzymasz, to taki blef to raczej aha. Tutaj, no. Aha, no dobra. To nie mogę po prostu, nie może mnie pan lekarz... Proszę zgłaszać jakieś zażalenia do urzędu. Teraz panem problemem, włączcie sobie radio i słuchajcie, co was mówię, bo zgłaszają 4 razy do was.
Dobrze, my ruszamy na patrol w takim razie. Złożę właśnie zawiadomienie do sądu. Dobra. Skończysz i się pożegnasz ze służbą. Żegnam. Jasne, już to. Nie strasz. Nie skończę, bo się brzydko kończy. Trzeba go przeobserwować i jeszcze raz usłyszeć świerdło. Tak zrobimy. Drugi raz dostanie, że zapomnij o tym wszystkim. Do zbrojowni idziesz? Wiesz co, pójdziemy, weźmiemy mój radiowóz. Na komendę. Byliśmy tam jakiś pogadunek i po jakimś czasie wszedł mi do celi i zaczął mnie pałować pałką przez, nie wiem, dobre trzy... Moment. 12, 10, 16 z jednym poszkodowanym na szpital, pacjent ma ranę postrzałową nogi. Jego stan jest bardzo niestabilny, nie, jest nieprzytomny. Nie jest krwotoku wewnętrznego. Jak byłem pod szpitalem, to powiedzieli mi koledzy, że spałował jednego gościa o kulach. To bardziej do nich trzeba pytać. Połowa gościa o kulach. 12 przyjmie ktoś pacjenta z helipadu. Halo. 5-5, wszystkie jednostki zajęte. Pst. Ten jeden z nich się przyznał, kto prowadził, kto ukradł pojazd. W żółtej kurce, pamiętasz tego cygana? Tak. Kapeluszem. Ty byłeś na dole? No to on, tak, porozmawiałem i wypuściłem pana. Okej. Okay. Dobra, więc jedziemy na patrol. Czekamy na nich i... A bo tam ci się nimi zajmą. Możemy wracać na patrol. To lecimy. Gdzie masz radiowóz? Kończycie obowiązki. Na komendzie. Ale ja jestem na piątce. Ten w żółtej koszulce ukradł pojazd. Dobra, jedziemy. No co, będziemy w pięciu tam czekać tak na tym szpitalu? Ruszam na patrol. Tak zasztywniałeś. No lecimy. Gdzie masz furę? Tak, przed komendą, powiedziałem ci. Tutaj jest wejście. Ten gość to kto to? A ja wiem. Ile to nie jest? Co pan się tak kręci pod komendą? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan się tak kręci pod komendą? Pan mam siki w dupie, to się kręcę. Aha, to do szpitala. To pan się pokręcił pod szpitalem, to może pomogło. No, byłem. Nie pomaga, wie? Nie, a to tu nie miałeś przed komendą czasami? Fugitive. Przywołaj pojazd. I co, gdzie jest ten pojazd? Widzicie go? Pojawia się znacznik? Chyba nie. Ale on gdzieś tutaj został. Rozwalony.
Siadaj. Pojedziemy jeszcze na szpital. Dogadamy się z funkcjonariuszami. Pierdalą na ciebie makowca, że ja pierdolę. Co gadał? Słuchaj, no gadał, że spałowałeś go wczoraj. Był jeszcze dredzik przy tym. No. Gadał, że niszczyliście mu telefon, że biłeś go do nieprzytomności, jak oszalały w jakiejś furii. Mało tego, powiedział, że jeszcze pobiłeś jeszcze jakiś czas temu gościa o kulach. Kłamstwo. Zaśmiałeś się, jakby to nie było kłamstwo. Komu pierdoliłeś o kulach? To nie jest kłamstwo, na co? Jedną nogę ma krzywą, to drugą też musi mieć. Równowaga, inki jak. Pierdolony inki jak. Czarno na białym wszystko musi być. Słuchaj, możesz mieć problemy przez taką rybę. Powiem ci, że jak się zgłoszą wszyscy, którym spuściliśmy w pierdol, to może być kurwa nieciekawie. No to co? Jak bez dowodów, nikt nie będzie nagrane, nie wywalą nas bez przesady. No oczywiście, że tak, no ale... A dredzik udowodni i powiesz, wiesz, potwierdzi moją wersję. Weźcie go siłą, bo kurde chłop z tego spierdala co chwilę, nie siłą? Chce współpracować. 10-4. Melipe Fontes, 44. Jesteś zatrzymany. Siłą! Zapraszam. Dziękuję, że pan odkuł. Proszę pana, zakułem pana. Czemu odkułeś mężczyzna? Ja go zakułem. Proszę pana. Teraz tak. Proszę na tył. Idziemy. Opa, co się rzucasz, obywatel? To poczekaj, zagadam do Waltera, czy on tutaj jeszcze będzie z tymi. Będzie przewoził kogoś. Ale to dwóch i tak nie możemy przewieźć. No tak. Jedziemy z zatrzymanym na komendę. Czyli 44 plus 1, 1076 z zatrzymanym na komendę Mission Row. No i co, gagatko? Warto było? Warto było, tak? Przesuń panu prawa. Proszę pana, ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko, co pan powie, może i będzie użyte przeciwko panu. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli jest dostępny. Jeżeli pana nie stać, a jest dostępny, zostanie przydzielony on panu z urzędu. Czy zrozumiał pan swoje prawa? Tak. Świetnie. Prawy do lewego. Wypij, kolego. Wypijmy za to. To z nami nie wypije. Tego we dwa kije. Ej! Ciągnij pana. Gdzie zgaszy tylko go. Przeszukam pana. Już się nie wiesz gać. Sprytnie to zrobił. Wypluwa długopis na koja. Sprytne to było, zabawne. Chłop się schylił. Długopis wziął. Sprytne. Ale widzę zapalniczkę, jakiś sprzęcik metalowy? Nie. No już tu mamy, na razie wezmę to, proszę pana. Jeszcze poszukam dowodu. W której kieszeni pan dowodzik trzyma? Przeczytasz mi jego imię i nazwisko? Abubakar Hop. Jak? Abubakar Hop. Zapraszam pana pod kratę. Jak to się pisze? Abubakar Hop. Abubakar? Abubakar.
A nazwisko? Nazwisko... Hop. Abubakar na imię, na nazwisko Hop. Przeliterujesz mi? H-O-P. A imię przeliterujesz? A-B-U-B-A-K-R. Abubakar. A tak jest. Abubakar Hop. Nie. To mój brat. Ja jestem handler z Kulotrowi z Bosta, bez to są Polaka z Kosido. Ale pan pokazał dowód brata? Panie, jak pan sobie żartuje? Serio? Tak? Czyli jeszcze oszusty? Oszustwa? Na tle... Nie. O, matactwo, proszę pana. Matactwo to jakbym brał twoją tytuł. Co? Nie, no tak nie będzie chyba. Tak chyba nie będzie. Tak chyba nie będzie, no. Tak nie będzie. Tak nie będzie, nie. Trzeba jeszcze zdjęcie panu zrobić. Zakujesz pana? Dobra, pan podejdzie do mnie. Zakuję pana. Panie Abubakar! Hop! Hop, hop do mnie! Co on tam robi? Ty weź do niego! Co pan robisz? Ale co on robi? Co on długopis ma? Weź mu go zabierz! No ale to jest odkuty, no. Jest odkuty, no może cię zaatakować. No coś tam bazgrał ewidentnie. Panie! Proszę, zapraszam gdzie bliżej pan to do mnie. Zapraszam bliżej do mnie, proszę pana. O kurwa! Magiczny długopis? Pierdolony magik! 120, robię następnie 911. Panie Abubakar, proszę tutaj rączki do tyłu. Nie Bakar, tylko handler z kulotrowi z Bosta. Proszę rączki mi dać tu, przez kraty. A co ja, pies? Ty jesteś pies tej rączki. Zaszczekaj. Ale cię pocisnął! Hał! Obywatelu, zakuwam cię. A, rączka jedna, nie rączka druga. Panu. Ja przygotuję raport. Zatrzymaj się! Nawet nie uciekaj. Zostałeś paralizatorem. Czekaj, zerknę co on tutaj ten zrobił. Mhm. Dobra, gdzie jest ten długopis, Abubakar? Gdzie jest ten długopis? Gdzie jest długopis, proszę pana? Gdzie jest długopis? Teraz sobie przypomnisz? No proszę. Słyszałeś? Tak, słyszałem. Właśnie nie wiem, tak mi się wydawało coś. Dobra, dawaj zdjęcie mu robimy. Weź ty cyknij na lepszy aparat. Bierz go. Zapraszam tak ja. Pana. Okej, no to chodź. Ja mam lepszy aparat, tak jest jeden aparat. Co za kłop. To ustaw go. Stań pan przodem, do aparatu. Przytul się pan do ściany, plecami. Proszę się uśmiechnąć. Echo 20 do Charlie 44. Odbiór. Możesz go zabierać. Znalazłem twój radiowóz. Na środku ulicy. 10-4. Na line dokładnie. 10-4. Bardzo, bardzo się cieszę. Czy mógłbym prosić tutaj o pomoc i wezwanie mechanika? Został on właśnie zniszczony podczas pościgu. Przyjął.
Z racji, że nie umiesz się zachować, Abu Bakar, nie zostaniesz odkuty. Pierdol. No dobra. Ze mną chodź na koju. Niezły gość. Masz zdjęcie wrzuciłeś? Chodź, zrobimy selfie. Zdjęcie zrobione już. Dobra. Okej, to mamy tak zarzuty Abu Bakarze. Napiszę raport. Będziemy mieli kradzież pojazdu. Jaką kradzież? Kradzież pojazdu, a czym pan poruszał się? Kamperem. Który nie był pański, był skradziony. Mój? Przecież był sprawdzony i widnieje tam nazwisko Abu Bakara Hopa. Musi być, bo to mój kamper. Melipe, no. Mój? Widziałeś chyba, nie? Mój. Mhm. Dodatkowo mamy informację, że pan ukradł od osoby, nie. Która jechała z panem. Nie. No jak nie? Jak nie? No. Dobra. Kradzież pojazdu. To mój kamper, kurwa. Operowanie skradzionym pojazdem. Przepraszam. Uciekanie, unikanie policji. Siema. Cześć, Sygan. Do czwórki, siema. Zapraszam. Chodzi pan, stanie pod toaletą. Na przyszłą bronę. Czyli 44 do 12. Prawo jazdy miał? Nie miał. Brak prawa jazdy. Ja prowadziłem. Czyli 44 do Golf 12. No niestety. Trzeba się teraz troszeczkę bardziej przypilnować, widzowie. Ty, jak się nazywał ten łysy funkcjonariusz? No, to ma dwunastka? Dwunastka, tak. No, mówiłem do niego, ale nie odbiera. Zapytaj, czy ten... Bo on sprawdzał pojazd. No właśnie... No, podobno był kradziony. Właśnie ale dwa kto? Razy go zapytałem. No, tym, którym uciekali. Ale przecież mnie nie było, chłopie, jestem dzisiaj. Wiem, ale do dwunastki, do dwunastki. Tak, my nie mówimy o tobie, ty masz przypał, Dredzik, z Forżem. Ja mam przypał? No. No, ten gościu wczoraj pamiętasz, co go zlałem. I ty no, mu zniszczyłeś telefon. Mówiłem ci, że masz przejebane, przyszedł, kurwa. Przeszedł tutaj i się skarżył. Ja bym w razie czego to... No wiem, kurwa, ale co zrobisz, kurwa? Mówiłem ci, że przeginiesz, kurwa, pałę. No przeginiam. No przygiąłeś, kurwa, nie? No nie przygiąłem. Chłop ledwo łazi, kurwa. Ledwo łazi, a przybiegł na komendę, nie? Klorcz. Fakt nie zmienia to faktu, kurwa, że będzie problem, kurwa. Słyszałem, że skargi... jak składał zeznania, no. Powiedział, że byłeś też, Dredzik, tam na miejscu. No byłem, tam. Kurwa. No bo byłem, byliśmy we dwóch. Poczekaj, ale co on może zrobić? Ma jakiś dowód? No nie wiem, kurwa, ale wiem też to, że wydzwania do mnie ten typ, którego spałowałeś, kurwa, i chce nas odpierdolić ogólnie. Kurwa, nie wiem, stary, co wymyślisz, kurwa, lepiej rusz głową. Bo jest naprawdę ciężki problem, kurwa. Echo 12, Dredzik. Zainteresowało. No co, kurwa, Dredzik? Przestaniesz w końcu być pizdą i niech cię ręka wyrosną na tym, co masz tam niżej. Wylotuj się, jak będziesz chciał nas zaatakować, to go wpierdolimy na żywocie. Atak na funkcjonariusza, próba zabójstwa. Tak, wiesz, kurwa, o tym? Ale najpierw, wiesz, o tym? Najpierw musisz, kurwa, uciec od takiego chłopa. Pomyśl o tym. Jak cię złapie, ci, kurwa, nogi poobcina, cię wyrzuci, nie, ci to, kurwa... Wszystko. A co to jest przeszkolenie policyjne? A co to jest broń? A co to jest nauka strzelania? Słuchaj, ci Do pracy! Kurwa, a nie się boisz trzecieć portkami. Nie, słuchaj, ja się nie trzęsę portkami, tylko cię uświadamiam, że po prostu masz przejebane, kurwa. Nie. Nikt nie ma przejebane, nikt. Mam wszystko pod kontrolą. No, chciałbym to jestem zobaczyć. Jestem jak samolot. Kurwa. Nie ma co. Będziemy na rozmowę jakoś czy coś ten iść czy. Nie wiem. To już dwunastka się tym zajmuje. Bezpiecznie do celu! Czy to bezpiecznie do celu! Nie to zjeb. No generalnie. No generalnie będzie problem z tym gościem. Słyszałeś jak cię nazwał? Wyzywał mnie i to. Nie wiem ten niego i go nie zleje z pałką. Przejmuje diabeł moją duszę! Ja pierdolę, kurwa.
zobacz. Wiesz, mi lipę, że to się kurwa źle skończy. Mhm. Dobra, czekam te słowa. Ta. Słuchaj. Albo jesteś rybakiem, albo jesteś rybą, która pływa w wodzie. Rozumiesz? No dobra, jestem rybakiem. Wybrałem ty już nie filozofuj, tylko wymyśl co powiedzieć kurwa sierżantowi, żeby nie mieć przypału za tą akcję wczorajszą. We dwójkę będziecie brani, więc najlepiej jakbyście ustalili wspólną wersję. No to właśnie o tym mówię, no. Powiedz, że mężczyzna był naśpany i tyle, brał narkotyki. Znaleźliśmy przy nim w sumie 90 geta marihuany, pamiętasz? W ogóle to spotkałem go na szpitalu, nie? A, i co? Mówi, że to na ciebie się rozpierdolił. No i dobrze. Ale ty potwierdzisz moją wersję. Naśpany i tyle. Czy nie? Kurwa, to byśmy mieli wyniki testu jakiekolwiek. Ale wygląda to ciężki przypał może być ogólnie. No ale nie wiem, ja tam chuj kładę, no, co będzie to będzie. Co będzie to będzie, dokładnie. Malipa, co o tym sądzisz? Co o tym sądzę, że powinien się teraz naćpać, zrobić fejkowe te... Albo go zlać. Dokumenty. Nie wiem, lepiej zamordujemy go. Ja pierdolę. Zakopiemy go żywcem. Będzie błagało litość. Na ten moment to zajmij się tymi dwoma, kurwa, bo ja nie mam pojęcia o chuj co zabić! Nie wiem. Ja się zastanawiam, Forrest, jak ty, kurwa, testy zdałeś. Nie zdawał żadnych testów. Zdałem testy. No psychologa, kurwa, to chyba żeś sam podpisał. Jakiego psychologa, o czym ty mówisz? Nie rozumiem cię. Tak. Dobra. Idziemy zapytać tego cygana. Pisz raport, kurwa, lepiej. Teraz mogę cię prosić, żebyś sprawdził, czy tamten gościu, jego dokumenty, tamtego? Czy ma zdjęcie. Tak. Mój kurwa. I byś mu cyknął fotkę, jakbyś mógł, a ja się z nim zajmę dalej. Dlaczego nie widnieje rejestracja w naszym systemie? Nie wiem, mam klucze do niego. No to nie jest pan właścicielem, tylko współwłaścicielem, tak? Właścicielem. Numer rejestracyjny w tego razie pojazdu. Jak pan ma samochód bez prawa jazdy? 924CE001. Jak? 924CE001. Proszę, pamiętam. 924CE. Okej. No. 001. Niby jest. To był automobil? Co kurwa? No, to widnieje, że to jest automobil. I model journey. Batmobil, kurwa. Automobil. Ja nie Batman, kurwa. Ewentualnie może jakiś, kurwa, Deadpool. Ja po prostu muszę zrobić zdjęcie pana. To tym sądzisz, Malipa? No, journey to jest właśnie camper. Dobra, to niech będzie. Niech będzie, że tak. No i git. Czyli w takim razie, proszę pana, będziemy mieli tylko uciekanie gdzie i brak prawa jazdy. Zostanie pan sobie przed aparatem. A jak mam... Uciekanie? Jak ja nie uciekałem? Przodem. Ja z góry się spierdoliłem. Słyszysz go, Malipa? Mamy 2200 dolarów grzywny i 20 miesięcy. Dobra. Piękna grzywna, piękne miesiące. Nie mam tyle pieniędzy, kurwa. To będzie pan na debecie, no. Nie. Tak. Nie. Tak. Spierdalaj. Ach, dolicz jeszcze. Ale do mnie chodź. Spierdalać do ciebie? No. Dolicz tam Forge'u jeszcze. Nie. Brak współpracy. Spierdalaj, dać mi buziaka. Brak współpracy z funkcjonariuszem. 5 tak miesięcy i 1000 dolarów kary dodatkowej. Czyli buzi. Mamy 25 miesięcy i 3200 dolarów żywnej obywatelu. Daj buzi. Dobrze, doliczymy jeszcze parę rzeczy w takim razie. Gotowe? Będzie... jazda pod prąd? Jest. Ja nie jechałem, kurwa. Okay, zapraszam. Proszę pana, jechał pan. Nie. To kto w takim razie jechał? Ten trzeci.
On idzie prowadzi. Pan do czwórki, zapraszam, zapraszam. Dobra, Melipe, co z nim robimy? No powiedz mi, jakie ma zarzuty, drugiemu no, też on tak wpisze mówi. I tyle. Pytaj dzisiaj, on mówi, że trzeci prowadził. Ja widziałem, jak pan wysiada z fotelu kierowcy, proszę pana. Bo kamper ma kierownicę po prawej, nie po lewej. Nie, proszę pana, kamper ma kierownicę tak, on po ma po prawej. Nie. Prowadzony kamper... z Anglii, mnie wkurwej. Nie, no dobra. Nie, no, daj się. Brak współpracy z funkcjonariuszem. Tak. Jak? Nie, dobra, pierdolę się, nic więcej nie mówię. Tak. Czekam, aż tutaj wchodzisz. No, tylko tam, że się zdjęcie już jasne. Ma wklejone to, do końca. My już się zajmiemy tutaj nimi do końca. Dobra, w klepu to 2200. 2200 i ile miesięcy, Forge? 20. Dobra, dam informację zaraz. Czyli 44 do DOC. Bardzo byśmy prosili, żebyście panowie przyjechali tutaj na Command & Mission Row i wzięli dwójkę zatrzymanych. 10-4. Dzień dobry. Pan Ian Page, zgadza się? Page. Dobra, zaraz wracam. Jakie tam zarzuty mu wrzuciłeś? Przeczytaj mi. I brak prawa jazdy. Co? Uciekanie i unikanie policji i unikanie i brak prawa jazdy. Dobra. To tu będzie tylko uciekanie. Teraz unikanie, kurwa. Tak. U pana będzie tylko uciekanie. Dobrze. Ile to będzie? Ile to będzie? Już podliczamy. Ile? Dobra. Ktoś go przeszukiwał? Tak, zostałem przeszukany. Ty, Dredzik. Tu siadłeś? No, odpoczywam sobie. Proszę pana, 15 miesięcy i 1200 dolarów. Za samo uciekanie? Przejebane w chuj ogólnie. Tak. I unikanie policji, no pan unikał nas. Ja nie kierowałem, nie? No proszę pana, no ale to co z tego? Proszę pana, pan uciekał i unikał. No najwyżej się wszystko. Ja pieprzę. Może jakoś więcej miesięcy, trochę mniej pieniędzy. Z pieniędzmi krucho jest u mnie. Proszę pana, z pieniędzmi miasta za te wszystkie szkody też będzie krucho, proszę pana. Ktoś za to musi zapłacić. Kurwa, niech kierowca płaci. Coś trzeba wymyślić, dlaczego kurwa z nogą złamaną stąd wyszedł. A macie tego kierowcę złapaliście? No tak, jest w jedynce. Nie wiem, ciężko mi. Nie, to ten trzeci w tej czapce. Także to jest... Macie go? Symulant. Oczywiście, że tak. O. Mówi, że nie kierował. No tak jest fajnie. No pojazd należy do tego pana, więc... No, niestety. Wszystko leci na właściciela pojazdu, jak nie wiadomo, kto był kierowcą. No dobrze. Jestem gotowy. Na wyrok. Nie, kurwa, ogólnie. Co się stało takiego, Dredzik? No jakoś kurwa, no nie wiem, zresztą zaraz zabiorą i tu sobie pogadamy. No dobra. Spokojnie, rozmawiajcie. Proszę pana, 15 miesięcy i tutaj zniżę panu do 1000 dolarów. Dziękuję bardzo, jesteś hojnym człowiekiem. Jestem gotowy. Raporcik gotowy. Zaraz będzie po was DUC. 86 na... Więc to się ma? Przyjąłem. Na molo. Czy jesteś 523 na kod 6, na 5 to się ma? Dobry panowie. Dobry. Ja mam. Jak pan służba mija? Zajebiście. W porządku. Od kiedy masz brodę? Od kurwa dwóch dni. Trzech, czterech. Nie goliłem się, kurwa, nie chciało mi się. Kawę. Oooo.
Działałeś coś na służby ciekawego? No jeszcze tego pana zabierzcie. Tam jestem od... Paruskuję. Od godziny. I to wystarczy. Rozkuj mnie, kurwa. Spokojnie, rozkują pana tutaj funkcjonariusze i zakują ponownie. No ale proszę pana, co pan robi? Ale co pan robi? No uderza doków, kurwa. Co pan robi? No to jeszcze atak na funkcjonariusza. Zaatakował funkcjonariusza, no co za cygan pieprzony. Dobra, doliczamy. Tak, jestem cyganem. Doliczamy. Chłopaki, idę z wami. Zakujmy go, przed tym jak zabiorą go DOC. Pa, chłopaki. Weźcie go, zakujcie. Zabierzcie go stąd. Bierz tego, dobry, dobry. Patrzcie na niego. Chodź, chodź, bo twój wóz mam. O, dziękuję bardzo. No tutaj zatrzymaliśmy właśnie tych i uderzali w nas Journeyem. I niestety sytuacja wyglądała tak, że padł nam radiowóz. Bardzo ci dziękuję. Wielkie dzięki. Los. Bardzo ci dziękuję. 5, kod 4, napis do siema. Ile się należy? Nic ci nie należy. Dziękuję bardzo. Forge, jedziesz? Tak. Wiesz, kanapeczkę zjem jeszcze. Słuchaj, 40-42. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka, twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.